Ponad 100 naczyń powstałych w pierwszej połowie XX wieku na terenie Bolesławca i okolic trafiło do Bolesławieckiego Muzeum Ceramiki aż z Holandii. Pokaźną kolekcję starej bolesławieckiej ceramiki stempelkowej zgromadziła Anna Szefer. Po jej śmierci mąż Ewert Szefer, zgodnie z wolą żony, rozdzielił bogatą kolekcję wszelakiej ceramiki między europejskie muzea. Ta stempelkowa trafiła do Bolesławca. Są to głównie naczynia użytkowe, takie kuchenne, w większości mleczniki, dzbanki, kubki, ale są również wśród nich wazony, które przez to, że są w specyficzny sposób użytkowane, wlewamy tam tylko zimną wodę, nie na przykład jak w mlecznikach stawianych na otwarty ogień, które były po prostu podczas użytkowania niszczone, one są we wspaniałym stanie zachowane. A wśród nich ten oto najcenniejszy wazon powstały w zakładzie Juliusa Paula. Dekorowany stempelkami z charakterystyczną dla tego zakładu taką dekoracją wachlarzową, palmetkową. Ten przedmiot z całą pewnością trafi na wystawę stałą muzeum. Natomiast wszystkie przedmioty prezentujemy tu Państwu tylko część, ponieważ one muszą zostać poddane konserwacji, muszą zostać oczyszczone. Następnie trafią do zbiorów muzealnych i będą prezentowane albo u nas w muzeum. Mamy również taki plan, aby w maju pokazać je w zaprzyjaźnionym Muzeum Czeskim w Turnowie. Swoją kolekcję Anna Szefer gromadziła przez 45 lat. Obok bolesławieckiej kamionki kupowała też ceramikę rosyjską, węgierską, bułgarską, niemiecką i oczywiście holenderską. Pracowała w biurze podróży, w związku z tym miała możliwość wędrowania po świecie. Szczególnie często odwiedzała właśnie tutaj nasze strony, również Bułgarię czy Rosję. No i ta bolesławiecka ceramika bardzo jej się spodobała. Wszystkie naczynia, które zostały nam przekazane i zgromadzone przez Państwa szeferów, zostały zakupione w Holandii, także również tam ta nasza ceramika bolesławiecka trafiała i była bardzo popularna. Tego typu dary są uzupełnieniem gromadzonej przez Muzeum Ceramiki skrupulatnie od kilkudziesięciu lat kolekcji, która opiera się głównie na eksponatach kupowanych regularnie w kraju, Europie i krajach pozaeuropejskich.